Jeszcze tylko powiedz, czy uważasz, że Chelsea, piłkarze Chelsea, kibice Chelsea, jak zwykle, kiedy odpadają z Ligi Mistrzów, no jeszcze nie odpadli, ale czy jak zwykle mają prawo czuć się skrzywdzeni? No sędzia tam nie podyktował ewidentnego karnego, ale czy generalnie uważasz, że zasługiwali na remis, na zwycięstwo? No Alex Ferguson powiedział, że nawet jeżeli karny był w tej sytuacji po faulu na Ramiresie, to się jakoś wyrównało, bo w ostatnich 7 latach Chelsea wygrywała jego zdaniem także dzięki pomocy arbitrów. Zresztą nawet po tym ostatnim meczu na Stamford Bridge pamiętamy, jakie były kontrowersje. Ferguson dostał gigantyczną karę za krytykę arbitra. Teraz prowadzi zespół z trybun, bo nie może siedzieć na ławce. Ale ja mam takie wrażenie, że Chelsea naprawdę brakuje szczęścia w Lidze Mistrzów. Doskonale wiemy, że dla Terego, dla Lamparda, dla Drogby to jest jedyny turniej, którego oni nie wygrali i bardzo chcą wygrać. Ja nie mam najmniejszej wątpliwości, że to jest ich głównym celem w karierze. Terry i Lampard już chyba pogodzili się, że z reprezentacją Anglii wiele nie wygrają, bo tak dużo wielkich turniejów przegrali, że chyba wielkich nadziei nie mają. No Drogba raczej też z Wybrzeżem Kości Słoniowej Mundialu w 2014 roku nie wygra. Wygrywali Puchar Anglii, wygrywali Mistrzostwo Anglii. No, są na swoich pozycjach czołowymi piłkarzami na świecie. Brakuje im zwycięstwa w Lidze Mistrzów, no i zawsze coś. Albo Liverpool strzela gola, którego... Gola ducha. Albo John Terry w decydującym momencie się przewróci. Albo w meczu z Barceloną najpierw sędzia Ovre, bo nie dyktuje, myli się w każdym razie kilka razy, a potem Iniesta strzela w ostatnich minutach, prawda? W ostatnich sekundach tak naprawdę gola. No a teraz jeszcze ta historia z Manchesterem. Nie, no jakoś niebiosa tej Chelsea w Lidze Mistrzów nie sprzyjają.